Na SOR trafia 23-letni Marcin Łabacz. Chłopak poparzył się wrzątkiem, robiąc herbatę koledze, który przywiózł go do szpitala. Pacjent nie potrafi wykonać prostych domowych czynności, bo od zawsze wszystko robiła za niego matka. Kobieta samotnie wychowuje syna, którego kontroluje i za którego podejmuje życiowe decyzje. Do pacjenta próbuje dodzwonić się jego dziewczyna. Jednak mężczyzna nie chce z nią rozmawiać, ponieważ nie spełnił jej prośby. To nie tak. Obiecałem Kindze, że porozmawiam wczoraj z mamą o przeprowadzce, ale nie wiem, jakoś nie dałem rady. Po prostu ona i tak nie przepada za Kingą, wiesz? A jak jeszcze się dowie, że przez nią ma zostać sama, będzie załamana. Kurde, muszę pogadać z mamą o tej przeprowadzce. Przecież jak Kinga się dowie, że jeszcze tego nie zrobiłem, to mi łeb urwie. Na oddział przyjeżdża matka chłopaka poparzonego wrzątkiem. Mamo, ale ja naprawdę chcę się w końcu ogarnąć w kuchni i w ogóle w życiu, bo zamierzam się wyprowadzić. Co? Ale co ty opowiadasz? Co to za bzdury? Ja się nie zgadzam na to. Mamo, ja chcę zamieszkać z Kingą. A, wiedziałam, że ona za tym wszystkim stoi. I co? I ona teraz będzie najważniejsza, a ja pójdę w odstawkę? W jaką odstawkę, mamo? Mam już 23 lata, najwyższy czas, żebym w końcu poszedł do pracy i zaczął płacić za mieszkanie. Pozwól mi choć raz podjąć decyzję samemu. Będę cię odwiedzał. Odwiedzał? Tyle mi się należy po 23 latach? Mam tylko ciebie, a teraz zostanę sama. Zupełnie sama. Okej, rozumiem. Może faktycznie to wszystko dzieje się zbyt nagle. Zbyt nagle? Dla mnie to jest jak grom z jasnego nieba. Okej. Spokojnie, mamo. Na pewno nie zrobię nic, co by cię skrzywdziło. Obiecuję. Wiem, wierzę w to. Jesteś dobrym chłopcem. Tymczasem na oddział dotarła dziewczyna pacjenta. Chcesz w ogóle ze mną zamieszkać? Oczywiście, że chcę, kochanie, ale posłuchaj, może nie powinniśmy się z tym spieszyć. Dajmy mamie czas się z tym wszystkim oswoić i... Co za różnica, czy zamieszkamy w sumie teraz, czy za kilka miesięcy? Ogromna. Dlaczego? Bo ja jestem w ciąży. Co? To trzeci miesiąc, no wiem, też jestem zaskoczona, ale wiesz, spirala nie daje 100% zabezpieczenia. No poza tym rozmawialiśmy, że jakby co, no, to będziemy szczęśliwi. Ale kochanie, to wspaniale. Będę tatą, naprawdę się cieszę. Serio? Tak. Tylko... Co będzie z mamą? Kinga jest w ciąży. Co takiego? No wiem, mamo, wiem, że... Miałem się nie wyprowadzać i w ogóle, ale posłuchaj, to jest moje dziecko, będę ojcem. Nie mogę ich zostawić. Po moim trupie już to ustaliliśmy i dobrze wiesz, że masz skończyć studia i dalej mieszkać ze mną. Wiem, że tak ustalaliśmy, ale posłuchaj, w tej sytuacji to jest moja rodzina. A ja? A ja to kto? Ja nie jestem twoją rodziną? Byłam samotną matką, harowałam na 2 etaty, żeby niczego ci nie brakło. Wiem, mamuś, wiem. Dlatego lepiej wiem, co jest dla ciebie dobre. I to mnie masz słuchać. Nie jesteś gotowy na bycie ojcem. Ale ja się czuję gotowy i cieszę się, że będziemy mieli to dziecko. Nie, ta dziewczyna nie złapie mojego syna na dziecko. Nie pozwolę jej na to. On nadal musi mieszkać ze mną. Ja muszę się nim opiekować. Pozbędę się jej. Zapłacę jej. Niech usunie tę ciążę albo zniknie ze swoim brzuchem. Przeleję ci jeszcze dziś 15 000. Usuniesz tę ciążę. Jak pani śmie, ja nigdy tego nie zrobię. W takim razie weź te pieniądze i znikaj. I nie mieszaj więcej w głowie mojemu synowi. No nie, ja wiedziałam, że pani jest toksyczna, ale to już jest przesada, naprawdę. Koniec dyskusji. Dziś będzie przelew i nie chcę więcej słyszeć o tobie, ani o dziecku, rozumiesz? Nie, ja nie wierzę. Dziewczyna jest bardzo zdenerwowana propozycją kobiety. Zaczyna źle się czuć. Co się dzieje? Jestem w ciąży i strasznie mi słabo. Od razu. Spokojnie, jestem ginekologiem, od razu się panią zajmę. Ostrożnie. Kinga! Kochanie, co się stało? No co cię to obchodzi? Jak mogłeś jej na to pozwolić? Ale komu? Na co? Ja myślałam, że ty chcesz tego dziecka. Kochanie, bo chcę. Po prostu bałem się zostawić mamę, ale zrozumiałem, że ona musi mnie w tym poprzeć. Wszystko będzie dobrze, zamieszkamy razem. Marcin, co będzie dobrze? Twoja matka chce mi zapłacić, żebym usunęła dziecko i zniknęła z twojego życia, rozumiesz? Że co? Całe życie się dla ciebie poświęcam, żyły sobie wypruwałam. Jak możesz? No i właśnie o tym mówię. Zawsze mnie tak urabiasz. To przez to poszedłem na tą cholerną ekonomię. To przez to nie wyprowadziłem się z domu. Teraz muszę wziąć odpowiedzialność za siebie i swoją rodzinę. Aha, czyli ja teraz już jestem ci niepotrzebna, tak? Jeszcze tego pożałujesz, jeszcze ci sumienie zagryzie, zobaczysz. Tak się cieszę, że po prostu, że założymy rodzinę. No dobrze, wierzę ci, ale jeżeli jeszcze raz twoja mama wtrąci się w nasze życie... Nie wtrąci ci, obiecuję, naprawdę. Zobaczysz, nie pozwolę jej na to. Miesiąc później Marcin Łabacz i jego ciężarna dziewczyna są na kontroli w poradni ginekologicznej. Mężczyzna wyprowadził się od matki i nie utrzymuje z nią kontaktów. Nadal ciężko mi się pogodzić z tym, że moja mama została sama. Ale co mam zrobić? Nie mogę temu ulegać. Teraz najważniejsza jest moja rodzina i dojrzałe życie. Bez kontroli mamy. Mam nadzieję, że ona kiedyś też to zrozumie.